Hej, cześć, siematko, jestem Prycek i witam was w pierwszym odcinku z opisu modyfikacji Homecraft 4. Jej, nareszcie, w końcu się doczekałem. W końcu doczekałem się aktualizacji tego moda na najnowszą wersję. I modyfikacja przyniosła nam bardzo dużo zmian, bardzo dużo nowości i ogólnie mod został całkowicie, no może nie całkowicie, ale odrobinę przebudowany względem poprzednich wersji i ogólnie cały crafting i research, czy tam badania, czy ogólnie odkrywanie nowych właśnie przedmiotów zostało troszeczkę zmienione. Wydaje mi się nawet, że na lepsze, aczkolwiek niektórym może to troszeczkę utrudnić życie, wiesz, no jest to trochę skomplikowane. Ale mam nadzieję, że jakoś to sobie ogarniemy i mniej więcej wam tutaj opiszę, jak to robić. Na początek może, jak to już w każdym chyba poradniku, nieważne czy to polski, czy angielski i ogólnie u każdego, kto opisuje mody, trzeba zacząć od tego, jakie rudy występują w generowaniu świata. Więc jeśli pamiętacie poprzedniej wersji, bądź jeśli graliście nawet na poprzednich wersjach, są podstawowe rudy, które raczej się nie zmieniły. Jest cinnabaror, są wszystkie rudy od shardów i jest też amber. Więc na początek może jakim kilofem minimum trzeba rozwalić rudy. Więc tak, cinnabar ore i amber musimy rozwalić minimum diamentowym kilofem. Inaczej, no wiadomo, jak rozwalamy na przykład cobblestone drewnianym, no to nie dostaniemy nic, więc tutaj by było tak samo. Natomiast shardy możemy już rozwalić właśnie nawet zwykłym drewnianym kilofem, jak sami widzicie. I dostaniemy z nich od 1 do 2 właśnie shardów. Co jest naprawdę bardzo sympatyczne, że możemy właśnie tak szybko zacząć zabawę właśnie z Homecraftem. Więc jeśli chodzi o kopanie tych rud, mamy tu z głowy. I co dalej? Dalej powinniśmy stworzyć sobie podstawowe przedmioty. Czyli na przykład różdżkę, która wygląda właśnie w ten sposób. Potrzebuję iron kapy, które kraftujemy z iron nuggetsów i patyczek. Ja sobie tu szczytuję tą różdżkę, podstawową różdżkę, którą możemy sobie zrobić. Jak widzicie, w lewym górnym rogu ma ona swoje menu. Jest tam kółeczko, w którym będziemy dodawać właśnie różnego rodzaju właśnie fokusy, czyli te tutaj. I są też takie małe kapsułki, czy coś w tym stylu, w którym znajdować się będą aspekty. Tak, aspekty musimy zbierać do naszego wanda. Ale jak to zrobić? Oczywiście tak na ślepo to będzie ciężko, ale w nocy, jak widzicie, jest tutaj takie światełko, jest tutaj takie rozświetlone coś. Nikt nie wie, co to jest. Jest to Auranode. Możecie to pamiętać z poprzedniej wersji właśnie. Auranode znajdują się właśnie aspekty, które są potrzebne do naładowania różdżki. Jeśli właśnie będziemy chodzić w nocy, to bardzo łatwo właśnie coś takiego znaleźć. No, gdyż jak sami widzicie, jest tutaj rozświetlony teren i
możemy to bardzo szybko zauważyć, że coś tutaj jest. Możemy też to zauważyć, kraftując sobie jeden przedmiot, więc może zacznijmy od tego, jak to sobie tutaj ten... Albo nie. Pokażę wam tutaj na razie tutaj tą zabawę z Aura Node. Więc stojąc przy takim właśnie Aura Node, możemy to... Widzimy, że tutaj coś jest. Więc stojąc, trzymając w ręku właśnie wand i nakierowując go sobie na w okolice właśnie tego Aura Node, klikamy sobie prawym. Jak widzicie, w lewym górnym rogu zaczyna nam się tam ładować jeden z aspektów. Naładował nam się chyba R aspekt. O ile dobrze wiem. I teraz dzięki temu, że przytrzymamy sobie Shift, widzimy, ile tego aspektu jest. Jak widzicie, jednego aspektu jest teraz 25, reszta mamy po 0. Gdzieś tutaj w pobliżu też miałem jeden Aura Node. Tutaj. W tym bloczku dokładnie jest Aura Node. Jeśli sobie przytrzymamy, to jak widzicie, tutaj nam się zaczyna ładować jeden aspekt też. Ok, mamy naładowany. Mamy go 25 i możemy sobie wrócić. No ale dobra, tak sobie łazimy, ładujemy tego wanda, ale czegoś nam jeszcze brakuje. Brakuje nam jednej też podstawowej rzeczy, chyba jednej z ważniejszych rzeczy, którą jest nasz Thanonomicon, czy jak to tam się zwie. Ale chyba najlepiej na to mówić po prostu książeczka, czyli spellbook, czy coś w tym stylu. Czy crafting book? Powiedzmy, że to jest książka tamcraftowa. Więc tą książkę tamcraftową craftujemy sobie z bookshelfa. Tak, musimy mieć bookshelf, który craftujemy w ten sposób, ale to chyba każdy wie. Kładziemy go sobie na ziemi i klikamy sobie wandem na niego prawym. I dzięki temu sobie otrzymujemy właśnie tą książeczkę, która jest bardzo potrzebna na pewno na początku gry. I ogólnie będzie ona nam potrzebna przez cały właśnie okres tej gry. Gdyż tutaj znajdują się wszystkie recepty. Tak, tutaj znajdują się wszystkie recepty, które nam będą potrzebne. Nie trzeba korzystać z Not Enough Item, gdyż tutaj mamy wszystko opisane. Więc nawet Not Enough Items nie będzie nam za bardzo potrzebne. Tutaj mamy właśnie Basic Wandcraft. Jak widzicie, tutaj mamy wszystko napisane, jak że tutaj z nuggetsów, tutaj właśnie Iron Cup, patyczki. No jest wszystko. Tutaj mamy alchemię, czyli crucible. Też mamy pokazane, że trzeba kliknąć na niego wandem. Mamy też artifacts, czyli chronometer, tak, to też nam się przyda, to nam się przyda bardzo. Więc skoro to nam się przyda bardzo, to sobie to weźmy. Chronometer nam się przyda do researchowania bloczków i pozyskiwania z nich odpowiednich aspektów. Więc możemy na przykład, jak widzicie, przez chronometer widać Aura Node, więc z daleka go sobie zobaczymy. Na pewno widać też Aura Node, widać też przez bloczki, proszę bardzo. Możemy zobaczyć przez bloczki. Więc bardzo łatwo to znajdziemy. Jak widzicie, tutaj też mamy ten Aura Node, jak już mówiłem. I mamy go właśnie w tym bloczku. Niestety chyba go nie wydobędę, dopóki nie rozwalę tego totema. Ups. Tak, przez przypadek rozwaliłem właśnie Aura Node. Przepraszam, nie chciałem. No ale cóż, tak, trzeba uważać, jeśli coś takiego zrobimy, bo po prostu rozwalimy sobie Aura Node. Więc ten tutaj też możemy rozwalić, jeśli będziemy go tak klikać. Ale wolę tego nie robić, bo jednak chcę mieć go tutaj.
Więc termometrem możemy właśnie klikać prawym na bloczki i je odkrywać. Jak widzicie, nie mogę jeszcze zrozumieć bloczku trawy. Nie mogę zrozumieć trawki. Nie mogę zrozumieć trawki. Może świnkę mogę zrozumieć. Świnko, mogę cię zrozumieć? Nie, świnki też nie mogę zrozumieć. Tak, możemy odkrywać właśnie tutaj, czyli researchować tym wszystko, dosłownie wszystko. Potwory, właśnie tutaj zwierzęta, bloczki, nawet leżące na ziemi przedmioty też możemy researchować. Niestety nie mogę. Czyli nie mogę, gdyż nie mam odpowiedniej wiedzy na ten temat. Tak. Na pewno mogę odkryć piasek. Tak, dostaliśmy pod Perditą i Terra. Na pewno mogę zresearchować wodę. To jest pewne. Czy mogę Squid zresearchować? Nie mogę Squid zresearchować jeszcze. Na pewno, czy mogę odkryć, już mówmy tak bardziej po polsku. Czy mogę odkryć na przykład bloczek Stone'a? Zobaczmy. Nie, to jest Dirt. O, Dirt'a też mogę. Super. Stone'a chyba też. Tak, mogę. Na pewno też Cobblestone'a. To też jest taki podstawowy blok. Więc pewnie też go mogę odkryć. Tak, dostaliśmy Perditą i Saxum. No i chodząc tak po tym świecie i odkrywając te przedmioty, można tak sobie powiedzieć, po co mi to? No po co ja to odkrywam, nie? Więc odkrywamy to po to, żeby zrobić sobie właśnie na początku takie table. Table nam będą potrzebne, żeby zrobić jeden przedmiot, albo nawet dwa. Więc tak, pierwszy przedmiot możemy sobie zrobić od razu, czyli kliknąć sobie na ten table prawym i tworzy nam się właśnie Arcane Work Table. Te table zwykłe tworzymy sobie w ten sposób, żeby już tak wam pokazać, czyli z dwóch bloczków drewna i z dwóch bloczków wooden slabów. Oczywiście tutaj kolor ani rodzaj już nie ma znaczenia. I druga sprawa to właśnie stół do researchu, do którego będziemy potrzebowali scribing tools, który craftujemy w ten sposób, czyli z piórka z Inksaka i z Glass Hill, lub z piórka z Inksaka lub ze zwykłej butelki. Glass Hill robimy w ten sposób, z trzech szkiełek i clay, ale to chyba co po niektórzy mogą pamiętać z poprzedniej wersji. Więc zróbmy sobie takiego scribing tool'a i kliknijmy sobie na niego na tym stoliczku. Teraz stworzył nam się właśnie research table. Jak widzicie, mamy tutaj też crafting tego i tego i tego też. Czyli wszystko mamy w książce. Tada! Bardzo proste. Oczywiście tego nie odkryję jeszcze, gdyż nie jestem zbyt... Nie jestem dość inteligentny, żeby to odkryć, że tak sobie zażartuję. Dobra. Co dalej? Dalej. Jak widzicie w craftingu, czyli w tym research table, mamy nasze aspekty i te, które żeśmy odkryli, czyli Saxum. I Saxum i nasze te podstawowe, czyli Terra, Air, Aqua, Ignis, Ordo i Perditu. I co możemy tutaj zrobić? Możemy właśnie odkrywać jakieś nowe przedmioty w ten sposób, że tu kładziemy sobie pyrek, dajemy sobie tutaj, na przykład klikamy sobie Terra i klikamy sobie ten guziczek, który nam się tutaj błyszczy. I wtedy stworzy nam się na przykład właśnie research notes, w którym musimy coś tam zrobić. Możemy też odkrywać nowe aspekty, łącząc je z innymi. Na przykład łączymy Ignis z Terą, no i niestety nie ma nic, ale na pewno
wiem, że R i Ignis da nam flux. Tak. Możemy go sobie tutaj nabić trochę, jeśli chcemy. Ordo i to, czy coś nam da? Nie. Może Ordo i Terra? Też nie. Może Ordo i Saxum? Czyli Terra i Saxum? Też nie. To Ordo i Saxum? Tak, Ordo i Saxum da nam Metalum. Odkryliśmy Metalum, który i tak byśmy odkryli, odkrywając właśnie rudy żelaza, czy ogólnie rudy na przykład diamentu. Więc to też byśmy odkryli raczej prędzej czy później, ale żeśmy odkryli teraz. Więc tutaj jeszcze mamy, jak wygląda odkrywanie tych przedmiotów. Więc mamy taką mini gierkę trochę. Musimy połączyć to, czy ten błyszczący kryształek, z tymi trzema tutaj. Więc jak to zrobić? Musimy znaleźć odpowiednie aspekty, żeby odpalić, o właśnie, żeby odpalić dodatkowe runy, które trzeba tak przestawić, żeby połączyć to z tymi nieświecącymi się kropeczkami, czy tam kryształkami. Więc żeby to przenieść, musi najpierw je wyłączyć i trzeba oczywiście pamiętać, które to były. Więc mamy na przykład to, oczywiście musi być trochę miejsca między nimi, żeby tutaj była przestrzeń, w której będą mogły się one połączyć. Może przestawmy to wszystko gdzieś na boki. Na przykład tu, to tu, dodamy gdzieś tu. Tak, to było to. No, oczywiście w każdej chwili możemy sobie odpalić to jeszcze raz i zobaczyć, które to były. Właśnie, o, jak widzicie, tutaj nam się już połączyło. Przestawmy sobie teraz jeszcze tego. Ale może najpierw tego się tutaj pozbądźmy. Tak, no tutaj sobie tu dam. To sobie dam tu. I wiem, że to był ten aspekt. Znaczy ta runa. I sobie przestawmy ją gdzieś w to miejsce. Zobaczymy, czy uda nam się to połączyć. Tak, mamy połączenie. I co dalej? Musimy też odkryć następny aspekt, który jest potrzebny do odkrycia tego. Więc może to będzie Lux. Nie. Może to będzie Metalum. Też nie. Jak widzicie, jeśli nie jest to odpowiedni aspekt, to zaznacza nam się on takim X-em w rogu. Nie jest to też to. Wiemy, że tutaj teraz już jest. Nie jest to Perdito. Może R też nie. Aqua też nie. Fire też nie. Czyli po prostu jeszcze, jeśli nie ma tutaj tego aspektu, to znaczy, że jeszcze go żeśmy nie odkryli. I musimy poczekać, aż odkryjemy ten aspekt. No jak już mówię, możemy właśnie łączyć je i po prostu sami odkryć ten aspekt. Właśnie szukać go na świecie. Więc jeśli chyba o research chodzi, to by było nad, jeśli chodzi o research w crafting table. Aha, jeszcze scribing, które widzicie, scribing, który ma pasek zużycia, który w każdej chwili możemy jakby to powiedzieć, naprawić, napełniając scribing tools ink sankiem, który jest tu. I dzięki temu możemy z niego korzystać. Dalej. Napełniamy go jednym insankiem i wkładamy go z powrotem. Dzięki temu nie musimy kraftować nowego, tylko napełniamy stary, co jest bardzo, bardzo przydatne. Tutaj mamy nasz Aura Node. Pewnie gdzieś tu w pobliżu by były następne, ale już nie będę tego szukał, bo mogę sobie je szczytować. Tak, mogę sobie szczytować aurę. Widzicie?
I tutaj sobie postawmy parę. Widzicie, tu mamy jedną i możemy je oczywiście odkryć. Tu mamy normalną. Tu mamy też normalną. I tu mamy normalną. Tak, jak widzicie, aura noc może być różna, może być normalna, może być na przykład zainfekowana, czyli zacznie po jakimś czasie powstawać taki zarażony teren, tak jak na przykład tutaj miał być, tylko że niestety zniszczyłem tą aurę, aura noc, więc tutaj chyba raczej nie powstanie to. Ale ogólnie jeśli chodzi o właśnie aury, to właśnie takie mogą powstać. Ja sobie wezmę tutaj okularki, żeby wam pokazać, jakie aspekty się w nich znajdują. Na przykład tutaj mamy podstawowe aspekty. Tak, tu mamy podstawowe aspekty i możemy sobie oczywiście naładować naszą różdżkę nimi. Ten efekt naprawdę jest bardzo fajny. Tu mamy podstawowy aspekt i tutaj też mamy podstawowy aspekt. Może jeszcze sobie szczytuję parę tych nodów. Co mamy tutaj? Tu mamy na przykład zielony. Tu chyba jest Earth. O, przestawiłem. O, tu mamy Ignis. Zaś. Teraz sobie naładuję. I tu też mamy jeden, tutaj już było. Nie mamy jeszcze jednego aspektu, ale to nic. Zawsze możemy sobie tutaj postawić i sobie go dodać. O ile znajdziemy oczywiście odpowiedni aura node. Może gdzieś tu będzie. O, jak widzicie tutaj w aura node mamy też aspekt nieodkryty i przez to właśnie nie będziemy mogli go zresearchować, ten aura node. Normalny. Właśnie też researchując właśnie te aura node dostaniemy aspekty, które będziemy mogli wykorzystać w Research Table, co na pewno nam się przyda. No i mamy na przykład już 80 R aspekt, mamy 30 Ordo, 30 Perdito, 29 Tera, 33 nawet Ordo, więc tutaj mamy tego sporo. Nadal nie znalazłem aspektu, który jest mi potrzebny. Co jest dziwne. No tak, na razie nie ma. W każdej chwili mogę tutaj chyba rozwalić tą node. Or maybe not. Tak, mogę rozwalić. W każdej chwili mogę rozwalić. Nie ma żadnego właśnie efektu, że to rozwalam. I jak widzicie, z każdej aura node dostaniemy esencję, jeśli ją rozwalimy. Mamy tutaj esencję na przykład Ethereal, mamy Ethereal Essence i w każdej mamy właśnie na przykład Tere, Ordo, Ignis, Perdito. Nieodkryty aspekt nawet też są R. Tu znowu nieodkryty, tutaj znowu nieodkryty, czyli mamy nieodkryte aspekty. Ja sobie tak wezmę, porozwalam te nody, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. Oczywiście lepiej nie rozwalać, no ale ja po prostu to robię na potrzeby tego właśnie poradnika. Więc tak, co dalej?
Dalej może jeszcze przejdźmy do różdżki na chwilę. Jak widzicie, w różdżce są pokazane aspekty, czyli Aethera, Ignis, Ordo i Perdito. Oczywiście brakuje nam jeszcze jednego, bo to nie są wszystkie. Niestety nie udało mi się jeszcze znaleźć tego ostatniego. Ale może. Jakoś ciężko znaleźć. Chyba, że po... Nie, no, odkryto on jest. On jest z automatu odkryty. Więc raczej powinienem go mieć w końcu. Jest Aqua. Czyli Water, czy... No, powiedzmy, że to jest Water. Wodny aspekt. Więc mamy i wodny aspekt. Więc tak. Jak widzicie, w różdżce mamy wszystkie aspekty pokazane, jeśli na niego najedziemy. Mamy Aethera, Ignis, Aqua, Ordo i Perdito. Mamy po 25 i mamy w nawiasie napisane 105% viscous. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli będziemy coś craftować na przykład w tym table'u, Arcane Work Table, to zamiast na przykład podstawowej ilości aspektów będziemy jeszcze dodatkowo płacić 5% potrzebnych aspektów. Więc na przykład jeśli bym chciał skraftować sobie no na przykład jakiś przedmiot, który będzie potrzebny, czyli który będzie kraftowany w tym table'u, i będzie tutaj na przykład napisane 20 na przykład R aspect, to będziemy płacić o 5% więcej, czyli na przykład 25 R aspect. I właśnie tak to działa. Oczywiście to możemy, ten viscous możemy zniwelować sobie, nakładając właśnie okularki, które mają vis discount 5%. Które już mam na głowie, więc, no, więc normalnie pewnie jest 110% viscous, a nakładając właśnie te okularki mamy 105. Mamy jeszcze ubranka, które dodają kolejne 5%, więc mamy równe teraz 100%, co jest, no, na pewno przydatne, jeśli chodzi o to. Dajcie mi momencik. Okej, wróciłem. Więc tak. Jak widzicie, tutaj nie mam jeszcze odkrytych paru rzeczy, ale... Aha, no tak. Jeśli nam ikonka tutaj z boku nam się świeci, tutaj na przykład, jeśli tutaj różdżka nam by się świeciła, albo tutaj ten crucible, tutaj kolej nam się świeci książeczka, i możemy zobaczyć na przykład, co mamy nowego, czyli co żeśmy odkryli. Widzimy, że tutaj Aspect of Magic nam się błyszczy, więc tutaj żeśmy coś odkryli. I mamy tutaj co? Tak, mamy tutaj wypisane wszystkie aspekty. I mamy też napisane, jakie połączenie aspektów daje nam inny aspekt, czyli na przykład R Ignis daje nam Lux, albo Saxum i Ordo daje nam Metalum. Więc tutaj możemy łatwo sobie zobaczyć, co musimy połączyć, żeby dostać jakiś konkretny aspekt, którego nam na przykład brakuje. Co jest bardzo przydatne. Ja sobie teraz usunę tego, tą książeczkę i dam sobie książeczkę, która już ma odpowiednie, ma już wszystko odkryte, że tak powiem, czyli szczytywaną książeczkę już ze wszystkim. Jak już mówiłem o różdżce, to ona tam zabiera jakiś właśnie procent aspektów z Oranwood. Ja sobie tą różdżkę wywalę i dam sobie taką troszeczkę lepszą, która może trzymać trochę więcej vis.
I teraz jak tutaj przytrzymam na przykład na tym, to ona tam sobie wysysa, wysysa, mamy 11, mamy 5, mamy 2, mamy 1. Mamy 1, tutaj node nam się trochę zmniejszył, co jak widzicie, no jest bardzo przydatne, bo wtedy wiemy przynajmniej ile tych aspektów w środku jest dzięki temu. Więc mamy taki malutki node. Jest tutaj jeden Ignis, jeden Ordo bodajże i jeden R. I co w związku z tym? Przytrzymując Shift możemy wyssać go całkowicie do zera. Czyli na przykład teraz nie mamy ani Ignis, ani Ordo. I co teraz? Jeśli wyssiemy właśnie z node aspekty do zera, to może to jest jest prawdopodobieństwo, że dany aspekt nie będzie się odnawiał z powrotem. Czyli na przykład już więcej nie będzie w tym aura node ładował się Ignis i nie będziemy mogli go wysysać. Więc trzeba uważać. Na przykład tutaj mamy jeden właśnie Aqua. W książeczce mamy też specjalne odkrycie, które właśnie zostawia jeden aspekt w nodzie. Lub właśnie jeśli mamy lepszą różdżkę, to też właśnie zostawia, gdyż jeśli mamy zwykłą, no to ona po prostu wyssie wszystko do zera. Nieważne, czy mamy właśnie odkryte to, czy nie. Ta różdżka zwykło wyssie właśnie dany aspekt do zera i nie zostanie nic. Więc trzeba uważać, jeśli właśnie używamy tej zwykłej różdżki. I po prostu dbać o stan tych aspektów w tych nodach, jeśli używamy tej zwykłej różdżki. Ale jeśli mamy już trochę zaawansowaną grę, to już nie musimy się o to martwić. O, jak widzicie, tutaj się Ordo odładowuje. O, i niestety R zniknął. R zniknął. Już się nam nie będzie odładowywał. I mamy teraz tylko Ignis i Ordo. Zobaczymy jeszcze, czy Ignis się będzie odładowywał. Mam nadzieję, że tak. Bo jednak dobrze by było, jakby się odładowywał. Tutaj chyba nie mamy żadnych nowych aspektów, żeby tutaj zobaczyć to. No ale jak już mówiłem, musimy tak połączyć te kropeczki, żeby wszystkie były, żeby wszystkie się świeciły, nie? To jest chyba zrozumiałe dla każdego. Niestety nie mam jeszcze odpowiednich aspektów, żeby to wam pokazać. Na początek radzę wam też odkryć to, czyli Deconstruction Table i Research Expertise, który jest do tego właśnie potrzebny. Gdyż ten table będzie nam, czyli ten table też jest dość przydatny. Kraftuje, jak już pokazywałem, kraftuje się go w ten sposób. Czyli stanometra, golden pickaxe, golden exa i table'a. Ja sobie tutaj go przywołam. I możemy go sobie właśnie postawić gdzieś tu powiedzmy. I kliknąć na niego prawym. Mamy tutaj takie dwa okienka i jeden taki paseczek. Możemy tutaj na przykład wrzucić sobie trochę cobblestone'a na górę. I tutaj zacznie nam właśnie to, o, zacznie nam właśnie tak jakby rozbijać ten cobblestone na aspekty. I co jakiś czas może na przykład nam wyskoczyć jakiś aspekt podstawowy. Tutaj zaznaczam, że to może być aspekt tylko podstawowy. Czyli na przykład tu mamy ziemię. Jeśli klikniemy sobie na ten aspekt ziemi, to zacznie nam tutaj rozkładać ten cobblestone dalej, aż znajdzie po prostu następny aspekt. I tak sobie będzie to rozwalać. Tutaj mamy na górze też pokazany
O, właśnie znalazło następny. I tu właśnie mamy pokazany ten kobiec z tą, że tutaj coś się robi. I na tym okienku właśnie tutaj pod nim pokaże się, że coś znalazło, więc nie musimy co chwilę podchodzić i klikać, możemy po prostu sobie na to popatrzeć. Więc to też jest dość ułatwione. I bardzo, zresztą bardzo, bardzo, bardzo ładne. Mi się na przykład to podoba. O, kolejny. Dobra, nieważne, mamy jeden, co chwilę nam odkrywa jeden aspekt właśnie tery. Niestety brakuje nam aspektu, żeby to odkryć, ale może gdybyśmy tutaj poodkrywali trochę tych node'ów, to może coś by nam znalazło. Tu mamy też jakiś aspekt. Tak chodząc można sobie poodkrywać co nieco. Jak widzicie, w niektórych node'ach, jak na przykład w tej, jest inny aspekt niż podstawowy. Ale co możemy z tym zrobić, powiem wam w drugiej części. A na razie, o, tutaj znowu znalazło nam kolejny. Więc co tak dalej. Tak, czyli jak już mówiłem, dobrze jest mieć na przykład ten research, który właśnie zostawia ten jeden aspekt. Mamy tutaj też inne rodzaje różdżek i inne rodzaje kapsli. Na przykład Chaumium Cup is very effective at focusing this of all types. Tak. Czy jest powiedzmy bardziej F? Czyli to nam coś tam dodaje. Jeśli chodzi o różdżki, możemy zrobić na przykład Bone Wand, Red Wand, Blaze Road Wand, Obsidian, Icy Wand, Quartz Wand i Silverwood Wand i Greatwood. Co te różdżki konkretnie dają? No bo po co tyle nam tych rodzajów różdż? Każda z tych różdżek ma swoje właściwości. I na przykład Red Road napełnia nam 10% R aspektu. Czyli jeśli tutaj spadnie nam, jakby to powiedzieć, jeśli spadnie nam do 10% zawartość R aspekt w Wandzie, zacznie nam go odnawiać. Tak samo tutaj mamy Ignis, jeśli nam spadnie do 10%, znaczy poniżej 10%, to nam zacznie nam go odnawiać. Obsidian zacznie nam odnawiać Terę. Icy Road raczej zacznie nam odnawiać wodę. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich odnawia coś innego. Inny aspekt. Mogę to wam chyba nawet pokazać. O ile tutaj te wandy będą, są. No to weźmy sobie Obsidian Road. Weźmy sobie kapselek, na przykład gold. I dajmy sobie go tu. Or maybe not. Weźmy sobie tytanium może? Też nie. To iron. Wait a second. Moment. Zobaczmy sobie, jak to tutaj działa w tym. Tak, Obsidian Road. Chyba, że ja coś źle robię. To jest możliwe, że coś źle robię.
Aj, raczej nie tak. Dajcie mi moment. Nie no, coś nie tak jest ze mną. Że tak powiem. To nie, może dajmy sobie ten. Coś mi się nie chce to skraftować. Greatwood Road. Bone. Blaze. Bo pewnie, no tak, jestem głupi. Musimy to skraftować tu. Ten aspekt gold. Tak, tutaj musimy. Jak widzicie, mamy tutaj te aspekty potrzebne. Więc musimy mieć różdżkę właśnie z tymi aspektami. Ja sobie naładuję może tą. Do pełna. Tutaj się naładuje ignis. Gdzieś tu powinna być też reszta. Tu naładuje się następne aspekty. No i tutaj nam zostawi po jednym, bardzo miło. Tu jeszcze tu. Tutaj już jest. O, jeszcze tutaj mamy. Dobra. Może gdzieś jeszcze tutaj. O, tutaj jest jeszcze ten. Potrzebujemy jeszcze jednego, czyli water. Water aspect gdzieś tutaj był. Dobrze pamiętam, jest tutaj. Tylko nie wiem, czy go starczy. Chyba raczej będzie za mało. Ale włóżmy sobie tutaj tą różdżkę do tego. Tak, brakuje nam jeszcze water aspect. Nie, może tutaj postawię sobie jeszcze parę tych nodów. Może w którymś akurat będzie. Water. Tyk. Water. Tak, wszystko z R. Dziwnie. O, tutaj na pewno jest water. Zresztą można to poznać po właśnie wyglądzie node, czy jaki aspekt jest w środku, więc to też jest bardzo fajne. Więc dajmy sobie tą różdżkę tu. Jak widzicie, tutaj wystarczy tylko 6,2, więc spokojnie też by wystarczyła ta podstawowa różdżka. I teraz mamy tą różdżkę Gold Banded Obsidian Wand. I jak widzicie, Obsidian Wand ładuje nam... Jest. Ładuje nam, zaraz wam powiem, terę. Ładuje nam terę. Mam już jedną terę naładowaną. Co jest bardzo, bardzo fajne. Nie musimy się martwić, że na przykład tery nie będzie, bo po prostu sama się będzie co jakiś czas właśnie ładować o jeden więcej. Jak widzicie, mamy kolejny inny aspekt, czyli Perdito. To chyba było na tyle. W następnym odcinku wam pokażę bardziej ten research, jak odkryję trochę więcej tych aspektów. Pokażę wam może jeszcze Tainted, właśnie zainfekowaną ziemię. Gdzieś tutaj w pobliżu może znajdę. Ogólnie pokażę wam właśnie dokładnie to wszystko, jak to wszystko wygląda. Pokażę wam crafting na pewno, jakiś taki dokładniejszy, konkretniejszy tych przedmiotów. I na pewno dużo ciekawych rzeczy jeszcze jest przed nami. Jeśli o czymś zapomniałem, to oczywiście, no jest tego dużo i ciężko tutaj to wszystko ogarnąć. Ale jeśli sobie coś przypomnę, to w następnym odcinku na pewno was o tym poinformuję dokładniej. A jeśli chodzi właśnie o ten odcinek, to mam nadzieję, że ten opis wam się podobał. Mam nadzieję, że zagracie, że sami spróbujecie sobie to ogarnąć, tą modyfikację. I no co, i mam jak już mówiłem, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na razie. Trzymajcie się i do następnego odcinka.